Uwaga, początek filmu. A co ja mam zrobić? Attention, attention. Attention, attention. Attention, attention. Hello. Witam z jak zawsze słonecznego kontaktu. 3 miesiące temu byliśmy na szkoleniu we Francji. Podczas różnych przerw i czasu wolnego rozmawialiśmy sobie o podobieństwach i różnicach między językiem angielskim i francuskim. Na przykład, zajrzę tylko do jednego folderu. Na przykład... Jak powiemy na gołębia po angielsku? A po francusku? Nie powiemy. Ale dałeś. Pigeon. Jesteśmy w środku starego miasta w Nicei. Tutaj są lody o 100 smakach, a wśród nich smak czekoladowy totally mispronounced by our słuchacze. Przypomnijmy, że jednak być może po francusku jest szok, Filip zresztą nam pomoże, ale po angielsku na pewno. Słodkie. Chocolate. Jeszcze raz. Słodko. Chocolate. Dziewczyny, jak mówicie gatunek po angielsku? Po angielsku. Po jakiemu? Species. Ale ten literacki bardziej taki. Jean. A ty, Filip, jak mówisz? Jean. A ja no to miało genre. Się nie zgadzać trochę. O, jeszcze raz. Genre. A ty? Jean. Reasumując, pigeon, chocolate, genre. Są takie słowa przejęte z języka francuskiego, które Brytyjczycy akcentują na pierwszą sylabę, a Amerykanie na drugą. Amerykanie tak jak Francuzi. Jak mówimy kafejka po brytyjsku? Café. A po amerykańsku? Café. A po francusku? Café. My mówimy po polsku menu, a po angielsku mówi się menu, a po francusku? Menu. Albo la carte. Jakby pomiędzy. Jakby pomiędzy. Menu albo la carte. A zatem, zwłaszcza w brytyjskim angielskim, dwusylabowe słowa pochodzenia francuskiego najczęściej akcentowane są na pierwszą sylabę. Café, menu, ballet, debut, and so on, and so on. Uważajmy jednak, bo pidżony ćwierkają, że znajomość języka angielskiego może okazać się katastrofalna w kontekstach francuskich. Excuse me, sir. Which poison is the most delicious? Solarium is different than solarium. Le solarium. As you can see, it's proper French. To co z tym solarium? Solarium. Dziękuję. W języku francuskim jest takie wyrażenie jak je suis excité. Tylko uwaga, nie mówcie tak na co dzień, bo to nie będzie znaczyło tak z języka angielskiego I'm excited. Nie będzie oznaczało jestem podekscytowany, tylko jestem napalony. Allô mes enfants. Nie zabieram więcej czasu, ale chciałem nadmienić, że dla niektórych z nas ten wyjazd tygodniowy był niesamowicie, to był wręcz niesamowity wzrost w znajomości języka francuskiego. Truly. Précisément. Maciej, do you know any French words? Yes. As a matter of fact, I have learned a few. I've managed to learn a few words. Go ahead. I think the first one was sausage. Mm-hmm. Le sausage. Beautiful. What was the other one? So it was raining today. So rain. Rain. I learned that one too. Le rond. Let me repeat. Le rond. All that Hold in on. A week. All of that in a week, guys. That was most helpful. Most helpful. Thank you. Thank you. Reasumując. Widać, że rzeczywiście świetnie się tutaj zgrali. Stoją bardzo daleko od siebie. Jedni drugich nie lubią. To jest drama. Ci zasięgi. Jak jest czekolada po francusku? Po angielsku. Nie, po francusku jednak.
To wybierz język. Po francusku. Le chocolat. Thank you. Mate, there's a dying pigeon on the floor. You can't record that. Have you no heart, mate? What are you doing, mate? Take it off. Take it away.